Good morning everybody. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj trochę słownictwa związanego z filmami. Jest to dział tematyczny, który pojawił się już w klasie szóstej, a w klasie siódmej go sobie rozszerzymy. I trochę nowego słownictwa dzisiaj do tego działu dołożymy. Zapiszę sobie temacik lekcji. Po prostu films, myślnik, poznajemy nowe słownictwo. I jak już zapiszcie sobie temat lekcji w zeszytach, to na stronie 76 chciałbym, żebyście popatrzyli na te obrazki, które mamy w ćwiczeniu pierwszym. Zobaczcie, te obrazki przedstawiają różne aspekty związane z filmami. Tu widzimy jakieś kino, tak? Tu widzimy, że ktoś wygrał nagrodę, dostał Oscara. Widzimy osoby związane z filmami. Widzimy tutaj kaskaderów. Sceny filmowe, tak? I tak dalej, i tak dalej. Są to słówka, które za chwilę się i znaczenie ich poznamy, i jak je wymawiać. Słuchajcie, w ćwiczonku pierwszym, zobaczcie, mamy tutaj wszystkie słówka, które autorzy naszego podręcznika chcą, żebyśmy sobie przyswoili. Tutaj widać, tak? No i teraz nauczmy się je wymawiać. Chciałbym, żebyście głośno, ładnie, za nagraniem powtarzali słowa tak, jak usłyszycie, ok? Uwaga. CD 2. Track 19. Director. Śmiało, director. Film a scene. Film a scene. Film star. Plot. Producer. Release a film. Screen. Script. Soundtrack. Special effects. Star in a film. Stunt. Stuntman, stuntwoman. Win an award. Okej. I bardzo Was mocno proszę. Jeszcze raz, dobrze? Śmiało, głośno i wyraźnie. Uwaga. CD 2. Track 19. Director. Director. Film a scene. Film a scene. Film star. Plot. Producer. Release a film. Screen. Script. Soundtrack. Special effects. Star in a film. Stunt. Stuntman, stuntwoman. Win an award. Okay. Bardzo fajnie. Słuchajcie, no teraz co te wszystkie wyrazy oznaczają? Okay, posłużę się do tego w celu wyjaśnienia tych znaczeń tych słówek. Posłużę się takim zadankiem tutaj. Ok, zobaczcie. Mamy pierwsze słówko. Director. Director. Co to znaczy? To słówko na pewno kojarzy Wam się z naszym polskim dyrektorem, tak? Otóż director in English it means reżyser, tak? Reżyser. Director. Ok, film scene, słuchajcie, film scene to dosłownie nagrywać scenę, filmować scenę, tak? Filmować scenę, czyli nagrywać scenę. Tak to sobie tutaj przetłumaczymy. Film star, czyli filmowa gwiazda. Filmową gwiazdę mamy na przykład tutaj, jest tak? Pewnie ją znacie z takich filmów jak Avengers i tą panią. Ok, plot. Fajne słówko. Plot. Jest to, słuchajcie, fabuła. Po prostu fabuła filmu, tak? Czyli taki ciąg jakichś zdarzeń, tak? Next one. Producer. Czyli producent filmowy, tak?
Kolejny zwrot. Release a film. Tutaj to słówko release to jest dosłownie wypuszczać coś. A jak używamy tego w odniesieniu do filmów, release a film, to mamy takie wyrażenie wprowadzać film na ekrany. Tak? Wprowadzać film na ekrany. Następne jest słówko screen. Screen to po prostu ekran. Tak? Czyli na przykład taki, jaki mamy w kinie. Albo na taki, który właśnie patrzycie, na przykład w komputerze. OK, the next word is script. Script to po prostu scenariusz. Script. Kolejne słowo soundtrack. Wydaje mi się, że nie jest dla Was jakieś obce. Soundtrack to po prostu ścieżka muzyczna, tak? Ścieżka muzyczna, taka, która występuje w filmie. Ścieżka muzyczna, ścieżka dźwiękowa, tak? Czy tak można przetłumaczyć. OK, special effects, czyli efekty specjalne. Efekty specjalne, zobaczcie my tutaj. Efekty specjalne, czyli takie jakieś dinozaury, tak? Coś wprawione w ruch, takie nierealne stworzenie, tak? Special effects. Star in a film. Zobaczcie, tutaj mieliśmy film star, czyli gwiazda filmowa, tak? A teraz mamy zwrot star in a film. To star in a film to nic innego jak po prostu zagrać główną rolę w filmie, tak? Dosłownie gwiazdorzeć w filmie, tak? Star in a film. The next word is stunt. Stunt. To przełożymy sobie tutaj, ponieważ stunt to jest wyczyn kaskaderski, tak? Zobaczcie, jaki tutaj mamy fajny wyczyn. Samochód jest przelatuje, przeskakuje nad jakimś tam przeszkodą, tak? Stunt, wyczyn kaskaderski. To też jest tylko czasownik, możemy użyć tego słówka stunt. Będzie wtedy miało znaczenie pracować jako kaskader na przykład. No i tutaj kolejne słówko od razu związane z tym słowem stunt. Mamy stuntman, stuntwoman, czyli po prostu kaskader, kaskaderka. Tutaj widzimy, zobaczcie, w tym miejscu. Hop, nie chce mi to wskoczyć. Może teraz. Nie wiem dlaczego, nieważne. W każdym razie stuntman, stuntwoman to nic innego jak... O, wskoczyło. To nic innego jak kaskader, kaskaderka, tak? I ostatni fajny zwrot, win an award. Słówko win znacie, wygrywać. Award, nagroda, tak? Czyli po prostu tutaj mamy zdobyć nagrodę. Zdobyć nagrodę, tak będzie najładniej przetłumaczone. OK, słuchajcie, skoro wiecie, co oznaczają poszczególne wyrażenia, poszczególne zwroty, to chciałbym, żebyście sobie przepisali do zeszytu, dobrze, te słówka. Utrwalicie sobie pisownię tych wyrażeń oraz znaczenie. Jak przepiszecie sobie już do zeszytu, to chciałbym, żebyście potem wykonali kilka zadań, które oczywiście Wam pomogą utrwalić te słówka. I tak, poproszę Was o zrobienie zadania numer 3. Jest to zadanko, gdzie trzeba wczytać się w przykłady od 1 do 5, tak? I zdecydować, jaki wyraz powinien być w tych pustych miejscach. Zobaczcie. The is wonderful. The dialogues are great. Coś tam jest wspaniałe, dialogi są świetne, tak? Co może być wspaniałe? Gdzie mogą być dialogi świetne? No właśnie, tutaj będzie pasował jaki wyraz? Popatrzcie. Script, tak? Czyli scenariusz jest wspaniały. Dialogi są świetne, tak? OK, i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj musicie porządnie wczytać. No na przykład kolejne to jest w ogóle bogatelne. The music is great too. I love the... Tak, muzyka jest świetna, także uwielbiam. Będzie chodziło oczywiście o ścieżkę dźwiękową, tak? Czyli krótko mówiąc, żeby zrobić zadanko, musicie się porządnie się wczytać w te przykłady, tak? Nie ma tutaj co zgadywać. Trzeba po prostu usiąść i na spokojnie sobie przetłumaczyć, co mam tutaj
podane. Troszeczkę może popracować ze słownikiem, jeżeli ktoś nie pamięta słówek. No, na przykład jest dangerous scenes, tak? Już nas naprowadza na jakieś słowo. Jak zrobicie już to zadanie trzecie, to tutaj chciałbym, żebyście też wykonali zadanie czwarte i też odgadnęli, o jakie słowo będzie chodziło. Słowo oczywiście jedno z tych tutaj ćwiczenia pierwszego, ponieważ te przykłady od 1 do 4 to są jak gdyby takie definicje tych słówek, tak? Któryś z tych słów. Zobaczcie, the person who gives instructions to actors and the other people working on a film or play, tak? Czyli osoba, która daje wskazówki, tak? Kto to może być aktorom i innym pracownikom pracującym albo grającym w filmie? Musicie odgadnąć, o jaką osobę chodzi. I oczywiście zapisać jeden, coś tam, dwa, coś tam, ok? Te dwa zadanka poprosił Was o zrobienie, ponieważ następne nasze spotkanie, takie wirtualne, będzie dopiero w czwartek, to chciałbym też, żebyście poćwiczyli, ponieważ macie sporo czasu, czyli wykorzystali słownictwo te z ćwiczenia pierwszego w praktyce, czytając taki krótki tekst, The Future of Film. Tak? To jest na stronie 77 w Waszych podręcznikach, zobaczcie. I tutaj nie tylko utrwalicie sobie słówka, które przed chwilą sobie, o których przed chwilą mówiliśmy, ale również poćwiczycie umiejętność czytania ze zrozumieniem, ponieważ trzeba porządnie się tutaj wczytać w ten tekst, tak? The Future of Films, czyli przyszłość filmu. A następnie zrobić zadanie numer 2, tak? Czyli trzeba wybrać właściwą odpowiedź, właściwe dokończenie zdania, które jest podane od 1 do 5, tak? In the future, human actors will. I które dokończenie A, B czy C jest właściwe dla takiego rozpoczętego zdania. Oczywiście w myśl tego, co tutaj przeczytacie. Okay? Możecie sobie słówka, które będą dla Was nowe, nieznane, zaznaczyć. Możecie sobie je, na przykład, nie wiem, załóżmy to słówko, jeżeli nieznane, możecie sobie wpisać do zeszytu, przetłumaczyć, tak? Czyli też praca ze słownikiem Was będzie na pewno tutaj czekała. Ok, to wszystko, co musiał, żebyście wykonali. Dobrze, na dzisiaj. I zapraszam Was za 2 dni, czwartek. Thank you and goodbye.